Kochani, w ubiegłą niedzielę Grzegorz, kończąc nauczanie, wprowadził nas w dzisiejszy temat, nawiązując do księgi, do ksiąg prorockich, w tym do apokalipsy i złowrogiego biada kierowanego do pogańskich mocarstw. I to biada wybrzmiewało wobec Asyrii, Egiptu, Babilonu, ale też wobec żyjących w okrucieństwie niemoralności i bałwochwalstwie miast, a czasami także względem liderów, przywódców świeckich i duchowych, przepełnionych pychą, rządzą władzy. Sam Jezus w jednym tylko rozdziale 23 Ewangelii Mateusza użył tego zwrotu aż 8 razy wobec uczonych w piśmie i faryzeuszy, za każdym razem nazywając ich obłudnikami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Tak każda z tych wypowiedzi się zaczynała. Tak więc dzisiaj znów wracamy do księgi Apokalipsy świętego Jana i do 7 pieczęci. Dzisiaj pieczęć 6, ale wcześniej w takim telegraficznym, chciałby się powiedzieć wojskowym skrócie, to co się wydarzyło w międzyczasie. W pierwszej części widzimy Jana, widzimy tron Boży, widzimy niebo i baranka Bożego. On jest tym jednym, który ma prawo zdjąć pieczęci i otworzyć księgę. I oto baranek Boży bierze księgę z rąk tego, który siedzi na tronie i zdejmuje pierwszą z 7 pieczęci. I 4 pierwsze pieczęci to 4 jeźdźców apokalipsy nadjeżdżających na koniach i kolejno wyznaczających nowe okresy w dziejach świata. Jeździec na białym koniu to jeździec wyznaczający historię świata okres podbojów. Drugi jeździec na czerwonym koniu, jeździec konfliktu. Trzeci jeździec na czarnym koniu, symbol kryzysu ekonomicznego. Czwarty jeździec na siwym koniu oznacza zarazę i śmierć. Niestety nie jest to jeszcze koniec, ale raczej stanowi wstęp do tego, co nadejdzie, co poprzedza czasy końca świata. I te największe plagi dopiero przyjdą w wyniku 7 trąb anielskich. I mimo tych strasznych wizji, Słowo Boże podkreśla, że lud Boży ma się nie lękać, gdyż Boży gniew jest skierowany przeciwko ludziom bezbożnym, a jego lud zostanie osłonięty, ocalony. Nawet ci bezbożni nadal mają możliwość odwrócenia się od swojej złej drogi. Po 4 jeźdźcach apokalipsy nadchodzi pieczęć 5, a wraz z nią głos męczenników. Jak długo jeszcze ma to trwać? Kiedy, Panie, rozpoczniesz sąd? I to złamanie pierwszej pieczęci, 5 pieczęci przywołuje wizję dusz tych, którzy umarli za swoją wiarę. Dlaczego to tak długo trwa? Pytają. Dlaczego trzeba tyle czekać, aż zostanie osiągnięty cel i Jezus przyjdzie ponownie po swój lud? I za pośrednictwem Jana słyszymy odpowiedź, która kierowana jest z tego fragmentu także do nas. I tutaj przed ołtarzem Boga jest to wołanie nie jest niezauważalne, ale jest wyraźnym, donośnym głosem. Kogo proszą o odpowiedź święci męczennicy? Władco, święty i prawdziwy. On jest święty, on jest prawdziwy. Jak długo jeszcze będzie to trwało? Aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli ponieść śmierć. O tym, co musi się wydarzyć, aby Pan przyszedł powtórnie, mówi nam Słowo Boże. Po pierwsze, Ewangelia musi być głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Po drugie, misja na świecie musi być nie tylko pełniona, ale musi przynieść wymierne owoce, aby z każdego ludu, narodu, plemienia jakaś część ludzi uwierzyła w Jezusa. Po trzecie, Bóg przewidział określoną liczbę pogan ze wszystkich narodów, którzy mają uwierzyć. I po czwarte, Bóg przewidział określoną liczbę męczenników. Oni także muszą być jak plon, który musi zostać zebrany, złożony w ofierze. I tak to oto nadchodzi pieczęć 6. Wielkie kataklizmy. Tak jest zatytułowana. Księga Objawienia świętego Jana, 6 rozdział od 12 do 17 wiersza. Będziemy czytać Boże Słowo. Patrzę dalej. Baranek zdjął 6 pieczęć. Wtedy doszło do silnego trzęsienia ziemi. Słońce pociemniało jak włosienica. Cały księżyc przybrał barwę krwi. Z nieba na ziemię zaczęły spadać gwiazdy. Jak niedojrzałe figi, gdy rozszalały wiatr targa figowcami. Niebo zostało zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swojego miejsca. Królowie ziemi oraz dygnitarze, wodzowie, zamożni i wpływowi, każdy niewolnik oraz człowiek wolny, ukryci w grotach i rozpadlinach. Wołali do gór i skał. Padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i gniewem baranka. Bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i nikt nie zdoła przeżyć.
Z Pisma Świętego jasno wynika, że żyjąc na tym świecie mamy do czynienia z dwoma światami. Światem widzialnym i światem niewidzialnym, który często nazywamy duchowym. Spora część ludzi uważa, że najważniejsze jest to, co tu i teraz, w tak zwanym realu. Ale według Słowa Bożego to właśnie duchowa rzeczywistość stoi na pierwszym miejscu. To ona wyznacza trendy i kierunki. To ona ma moc sprawczą, wywierającą wpływ na to, co się dzieje w świecie widzialnym. Tą zależność przyczynowo-skutkową zauważamy już w księdze Genesis, w opisie dzieła stworzenia, świata. I czytamy tam słowa, i rzekł Bóg, i dalej czytamy, i stało się. I wiecie co? W tej kwestii nic się nie zmieniło przez te tysiące lat, które minęły. Nadal tak jest. Bóg mówi i dzieje się. Jak było na początku, tak jest i przy końcu historii świata. Tak było wtedy, jak świat powstawał i jest w okresie dokończenia dzieła. Ale zanim to wszystko, co znamy, przeminie, musi nastąpić czas sądu. Tak więc jeśli sięgamy po Księgę Objawienia Świętego Jana, musimy mieć świadomość tej niewidzialnej duchowej rzeczywistości i zjawisk duchowych, które dopiero później będą miały swoje następstwa w rzeczywistości widzialnej. Więc to, co my widzimy, to są tylko cienie tego, co się dzieje w realu w tamtym świecie. Aby zrozumieć Apokalipsę, musimy mieć świadomość, że to, co ona opisuje, ma nierozerwalny związek ze słowami i obrazami pojawiającymi się w wizjach starotestamentowych, proroków, którzy tam głosili, a zwłaszcza Izajasza, Ezechiela, Daniela, Joela, Zachariasza. Tak więc interpretując Apokalipsę, musimy sięgać do kontekstu starotestamentowego, aby uniknąć błędów i vice versa. Aby zrozumieć proroctwa starotestamentowe, musimy zerknąć do Apokalipsy, tak jak to tydzień temu zrobił Grzesiek w swoim nauczaniu. Czyli zasada pismo musi być wykładane za pomocą pisma, ma szczególne znaczenie przy księgach proroczych. Fragment, który dzisiaj zajmiemy, można podzielić na dwie części. Pierwsza to kataklizmy, druga to reakcja ludzi. A więc szósta pieczęć otwiera drzwi następnego odcinka historii. W okresie przemocy, prześladowań nadchodzą trzy wielkie, wstrząsające światem wydarzenia w przyrodzie. Dla dzieci Bożych wydarzenia te stały się niezawodnymi znakami zbliżającego się powrotu Jezusa w chwale. Wiersz 12. Patrzę dalej. Baranek zdjął szóstą pieczęć. Wtedy doszło do silnego trzęsienia ziemi. Niektóre słowa, tak jak słońce, księżyc, gwiazdy, ziemia, morze, oblubienica, nierządnica, już w Starym Testamencie miały dwojakie znaczenie. Używane były w sposób dosłowny, jak i w przenośni. Tak jest i z fragmentem opisującym kataklizmy. Istnieją co najmniej dwie interpretacje, i trzecia, która zakłada, że jedna nie wyklucza drugiej. Oto ta, która mówi, że jest tu mowa o realnym trzęsieniu ziemi. Zwolennicy tej teorii odwołują się do wielkiego trzęsienia ziemi, które miało miejsce 1 listopada 1755 roku. W tym czasie był to okres, kiedy wygasł już ogień straszliwych prześladowań. W roku 1648 podpisano westfalski pokój kończący wojnę 30-letnią, otoczono na tle religijnym. I tą datę uważa się za koniec reformacji i kontrreformacji, czyli tego okresu prześladowań, potwornych prześladowań. I niemal dokładnie 100 lat później dochodzi do wielkiego trzęsienia ziemi, jak się do dzisiaj nazywa. Było to trzęsienie o największej sile dewastacji, jaką do tej pory pamiętano, znano. I wstrząsy zanotowano w całej półkuli na obszarze 4 milionów mil kwadratowych. W samej Lizbonie zginęło w ciągu 6 minut 60 tysięcy ludzi. Wielu uznało to katastrofalne wydarzenie za wypełnienie przepowiedni znaku czasu. Zastanawiające jest to, że wydarzenie to miało miejsce w Dzień Wszystkich Świętych. Była 9:40, większość ludzi była w kościele, by modlić się o duszę swoich zmarłych i wtedy ziemia się zatrzęsła, dachy kościołów runęły na ludzi. Po kilku wstrząsach przyszło jeszcze tsunami i pożary, które strawiły to, co pozostało. I świadkowie tak opisują to zdarzenie. Potem zwróciłem oczy w stronę rzeki, która w tym miejscu jest szeroka na prawie 4 mile. Mogłem dostrzec ją ciężką i falującą w najbardziej niewiarygodny sposób. W jednej chwili pojawiły się w małej odległości duże masy wody, powstające jakby były górą, przyszły pieniąc się i rycząc. Tak to uwiecznił świadek i chwilę później przyszło to tsunami właśnie. Inny świadek opisywał tak swoje przeżycia. Na placu, gdzie znaleźliśmy się około godziny 3:00, zabrało się ponad 4 tysiące ludzi. Niektórzy byli na pół ubrani, inni całkiem nadzy.
znajdujący się wśród nas zakonnicy oddzielali ogólnego rozgrzeszenia. Nagle znowu rozpoczęło się trzęsienie ziemi trwające około 8 minut. Później nastąpiła cisza trwająca całą godzinę. Wszystkie ulice były zatrasowane ruinami domów. Przedzierając się wśród gruzów i trupów, byliśmy narażeni na straszliwe niebezpieczeństwo. Po kwadransie udało nam się wydostać na rozległe pole. Pierwszą noc na tym polu spędziliśmy pod gołym niebem, pozbawieni wszystkiego. Nawet jego wysokość król zmuszony był mieszkać na polu i to podtrzymywało nas na duchu, łagodziło cierpienie. Cudowne, olbrzymie kościoły, których nie ma nawet w Rzymie, legły w gruzach. Z 20 tysięcy duchownych ocalała połowa. Ci, którzy szukają drugiego dna, to jeszcze slajd pokazujący jeden z kościołów, który do dzisiaj zachowano, klasztor karmelitów w Lizbonie, jak widać bez dachu, który runął w tym czasie. Ci, którzy szukają drugiego dna tej zapowiedzi, tłumaczą, że Ziemia to znany nam cywilizowanym świat, a przeciwieństwie do chaotycznego Morza Narodów. I ten cywilizowany świat ma zostać wstrząśnięty. Miały zachwiać się podstawy, idee, na które dotąd budowano. I to także miało miejsce mniej więcej w tym samym czasie, kiedy to się działo, kiedy było to trzęsienie ziemi, a więc rewolucja francuska, rewolucja październikowa, manifest komunistyczny, to one zachwiały dotychczasowym porządkiem. To, co do tej pory obowiązywało, zostało zrujnowane, zburzone. Nastały nowe porządki. I jak łatwo może zawalić się istniejący porządek czy stabilizacja, pokazały ostatnie 2 lata, pokazują ostatnie dni. Czytamy dalej. Słońce pociemniało jak włosienica. Inne tłumaczenie mówi, i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc przybrał barwę krwi. I znów zwolennicy tej tezy, że mowa o faktycznym wydarzeniu, odwołują się do faktu historycznego. Szczególnie chętnie sięgają po ten fakt teolodzy adwentystyczni. Według nich wypełnienie tej przepowiedni nastąpiło w dniu 19 maja 1780 roku, czyli 25 lat po trzęsieniu ziemi w Lizbonie. Historia nazwała to fenomenalne zjawisko ciemnym dniem 19 maja. I takich ciemnych dni nie miało być więcej, Bóg mówi o jednym. Ten niewyjaśniony do dnia dzisiejszego fenomen natury nie miał nic wspólnego z zaćmieniem słońca. Około godziny 9 przed południem słońce na niebie zaczęło tracić swój blask. Zwierzęta domowe i ptaki udały się na spoczynek nocny. Tarcza słoneczna, choć była widoczna w odróżnieniu od zwykłego słońca, zachodu słońca nie dawała żadnego światła. Nad Ameryką Północną panowała tak gęsta ciemność, jak opisują historycy, że nie można było czytać w gazetach grubych nagłówków. Tej samej nocy księżyc był w pełni, przechodził po wysokim nieboskłonie jak ciemna plama koloru krwi. I rzeczywiście tutaj pojawia się interpretacja drugiego dna, tak jak wcześniej. A więc księżyc w języku proroków jest pochodnią, światłem mądrości ludzkiej, podczas gdy słońce jest obrazem niewyczerpalnej światłości, jasności i prawdziwości Boga. Czyli to zaćmienie może być obrazem pewnego rodzaju zmącenia ludzkiej duchowości, mądrości, zachwiania dotychczasowych fundamentów duchowych i moralnych. Narastanie rozkładu etycznego, moralnego, zanikanie zasad, autorytetów. I cały czas jesteśmy świadkami postępującej perwersji, prób fałszowania, zakłamywania, naginania norm etycznych. Ludzie zasad, autorytety moralne i duchowe, na które się powoływano, do których się odnoszono, których cytowano i naśladowano, odchodzą, a nowych nie widać. Pozostaje tylko miernota pozbawiona wszelkich zasad, z rozdętym ego, zarozumiała i zapatrzona w siebie. Z rozkoszą słuchająca własnego głosu i gotowa zrobić wszystko, co być w centrum zainteresowania. Idźmy dalej. Z nieba na ziemię zaczęły spadać gwiazdy, jak niedojrzałe figi, gdy rozstrzelały wiatr targa figowcami. Trzecie fenomenalne zjawisko pojawiło się na niebie 50 lat po ciemnym dniu. Nocą 13 listopada 1833 roku. Wspaniały deszcz gwiaździstych meteorytów o różnej sile światła widoczny był nad ziemią, nad znaczną częścią Ameryki Północnej. To niezapomniane zjawisko obserwowano przez wielką liczbę ludzi, zostało opisane przez naocznych świadków. Twierdzili oni zgodnie, że liczba lecących, jakby wyrzuconych z jednego źródła meteorytów szacowana była na około 200 tysięcy na godzinę.
Deszcz błyszczący brylantu trwał 6 godzin. Leciał w taki sposób, jak napisał Jan, podobnie jak drzewo figowe rzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtownie nim potrząśnie. I tak to uwiecznił świadek tego wydarzenia również na tym obrazie, który widzimy obok. Tak to wyglądało. Jezus powiedział, że jego naśladowcy przeżyją długi i wielki ucisk, o czym mówi nam pieczęć 4 i 5. Zaraz też po ucisku owe dni słońce się zaćmi, księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy zaczną spadać na ziemię z nieba i moc niebios zostanie wstrząśnięta. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego. I to uderzające podobieństwo słów Jezusa do wizji Jana, z wizji Jana w odniesieniu do tych wydarzeń czasu XVIII-XIX wieku, zgodnie z wypełnieniem wydarzeń przepowiednich 6 pieczęci, może świadczyć o nadejściu końca czasu. Chociaż nie jest to jeszcze koniec, ale może świadczyć o tym, że te dni się zbliżają, że ten dzień się zbliża. W Biblii znajdujemy wiele odniesień do nadchodzącej apokalipsy. Według wielu badaczy rozpoczęła się ona 15 kwietnia 2014 roku dopiero. Od pierwszego z 4 tak zwanych czerwonych księżyców. Naukowcy z NASA poinformowali o nadchodzącym cyklu księżycowych zaćmień, podczas których satelita Ziemi ma się mocno zaczerwienić. Rozpoczęła się 15 kwietnia, kiedy pojawił się tak zwany czerwony księżyc. Było to pierwsze 4 zaćmień srebrnego globu, stanowiących wraz z Słońcem zaćmienie Słońca wstęp, jak niektórzy twierdzą, do końca świata. I ten ostatni czerwony księżyc pojawił się na niebie 28 września 2015 roku. Spełniają się tym samym przepowiednie zawarte w Biblii. Psalm 104, 19 wiersz głosi: Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał. Słońce poznało swój zachód. Pojawią się znaki na Słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi udręka narodu z powodu bezradności wobec szumu morza i naporu fal. Tak pisze ewangelista Łukasz 21:25. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte, prorokuje Mateusz w Ewangelii 24:29. W księdze Joela, 3 rozdział, 3 i 4 wiersz czytamy i znajdujemy tam taki zapis: Ukaże znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. I ten najbardziej rozbudowany opis apokalipsy oczywiście widnieje u świętego Jana w objawieniu, ale też w Dziejach Apostolskich 2:20 czytamy z kolei: Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc krew. I Marek w 13 wierszu również pisze: Ale w owe dni, które nastąpią po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadają z nieba i moce niebieskie będą poruszone, a wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoka z wielką mocą i chwałą. Gwiazdy to także w znaczeniu proroczym aniołowie. W Księdze Sędziów chociażby, w 5 rozdziale, 19 wierszu czytamy: Nadeszli tedy królowie i stanęli do walki. Naprzeciw nim wyszli królowie kananejscy, walczyli pod Tanak i u wód Megido. Lecz nie wzięli jako łupu ni kawałka srebra. Za nas walczyły niebiosa, a gwiazdy ze swych szlaków na Siserę spadły. Potokiem Kiszon płynęły ich trupy, sławnym potokiem Kiszon. Naprzód odważnie, moja duszo. Jako upadła gwiazda przedstawiana jest także upadły anioł. To również czytamy. Dalej. Tak. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię po gromce narodów. A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad najdalszej północy. Gwiazdy to także wpływowi ludzie, przywódcy narodów, ale też zwykli ludzie wywierający wpływ na kościoły czy zbory. Pisze o tym chociażby Juda w swoim liście i tutaj czytamy taki fragment. To właśnie oni hańbą wasze uczty liturgiczne. Oddają się bowiem bezkarnie rozpuście. Troszczą się tylko o siebie. Są niczym obłoki bezwodne wichrem unoszone. Jak drzewa czasu jesieni, już bez żadnych owoców, uschłe dwukrotnie, wykorzenione. Albo jak fale morskie, wyrzucające na brzeg pianę swojego pohańbienia. Lub wreszcie jak gwiazdy zbłąkane, otoczone zewsząd, nigdy nie dające się przeniknąć ciemnościami. Wiecie co, wskazówki kompasu sumienia wielu ludzi odchylają się dzisiaj w niewłaściwym, fałszywym kierunku. Zaciera się granica pomiędzy prawem a bezprawiem.
Wiele wartości ulega degradacji i wypaczeniu. Wierność, prawda, małżeństwo, rodzina nie są już dzisiaj jednoznacznie rozumiane. Wielu chrześcijan świata zachodu dostrzegło wypełnienie proroctw z objawienia w postaci trzęsienia ziemi w Lizbonie, czy ciemnego dnia, czy też deszczu meteorytów. Te wydarzenia doprowadziły do serii ożywień religijnych w Ameryce, znanych jako drugie wielkie przebudzenie. I właśnie, być może o to właśnie chodziło w tych wydarzeniach. Być może był to jak ostatni dzwonek w teatrze świata. Jak przykład tego, co może się wydarzyć w skali globalnej. Wielu twierdzi, że ponadnaturalne wydarzenia, które wtedy rozległy się w mniejszej skali, powtórzą się jeszcze raz powtórnym przyjściem Jezusa w skali globalnej. Mimo to zastanawiające jest to, że te wydarzenia pojawiają się w apokaliptycznej kolejności i postępowały w dość krótkich okresach czasu jedno po drugim. W Księdze Izajasza, w 13 rozdziale, od 6 do 10 wiersza czytamy, widzimy opis tych wydarzeń, które mogą się wydarzyć w skali globalnej. I charakterystyczne zaznaczyłem tutaj właśnie słowo, które na to by wskazywało. Tam mieliśmy pewne wydarzenia w skali jakiejś tam lokalnej, mniejszej, nawet jeśli one dotyczyły połowy jakiejś tam powiedzmy półkuli. Ale tu mamy słowa, które podkreślają wszyscy, wszystkich, całą Ziemię, wszystkie gwiazdy. Więc zwróćmy na to uwagę. Krzyczcie głośno, bo to zbliża się już dzień Pański, nadchodzi jak zniszczenie od Najwyższego. Dlatego wszystkim opadają ręce, wszyscy ludzie odchodzą od zmysłów. Wszystkich ogarnia przerażenie, szał prawdziwej i niezwykłe boleści. Ból skręca jak niewiasty rodzące. Oni zaś spoglądają jeden na drugiego, a wszyscy mają rozpalone oblicza. Nadchodzi ów nieubłagany dzień Pana, pełen zapalczywości okrutnego gniewu. Zamieni on całą ziemię w pustkowie i wszystkich grzeszników wygładzi. Wszystkie gwiazdy na niebie i Orion nie będą już jaśniały swoim blaskiem. Słońce będzie zaćmione przy swoim wschodzie i księżyc przestanie wydawać światło. Dalszy fragment z objawienia, 14 wiersz. Niebo zostało zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa usunięta ze swego miejsca. Więc niebo w języku biblijnym, zwane sklepieniem albo firmamentem, to przestrzeń stworzona przez Boga po to, by osłaniała przestrzeń życiową człowieka. Tak jak ptaki osłaniają swoimi skrzydłami swoje pisklęta, tak Bóg stworzył system, który chroni człowieka na ziemi. Tak było, jest i jest nadal, ale człowiek pochłonięty swoimi rządzami, chciwością, pazernością, doprowadził do degradacji tej naturalnej ochrony stworzonej przez Boga. Dlatego musimy się przygotować na gwałtowne zjawiska meteorologiczne, sejsmiczne, zmiany klimatu, zaburzenia pól magnetycznych Ziemi, ale może w niedalekiej przyszłości także do ekstremalnych zjawisk w całym Układzie Słonecznym, ponieważ te ustalone przez Boga proporcje zostały zachwiane. I dalej widzimy reakcję ludzi. Królowie Ziemi oraz dygnitarze, wodzowie, zamożni i wpływowi, każdy niewolnik oraz człowiek wolny ukryci w grotach i rozpadlinach. A więc wszyscy ci, którzy dotąd myśleli, że nie muszą się z nikim i z niczym liczyć, którzy dotąd wydawali polecenia lub rozkazy, które stać było na to, co sobie wymyślili, by to realizować, którzy mieli wszystko do swojej dyspozycji, teraz nie są nikim ważnym. Nie różnią się niczym od bezdomnego. Są równi wszystkim innym. Są tak samo ubodzy i bezradni. Teraz siedzą w podziemnych chodnikach, w jaskiniach, być może w schronach, drżą ze strachu. Królowie ziemi, dygnitarze, wodzowie, zamożni i wpływowi, każdy niewolnik oraz człowiek wolny ukryci w grotach i rozpadlinach, wołali do gór i skał, padnijcie na nas. Ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. I nasz Pan zapowiada to wydarzenie. Mówił, będą próbowali się ukryć, będą chcieli uciec przed gniewem Boga, ale to im się nie uda. W Ewangelii Łukasza czytamy, w tych dniach będą wołać do gór, padnijcie na nas i do wzgórz przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem takie rzeczy czynią, co stanie się z uschłym? Pierwszy list do Tesaloniczan 5:3 a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przychodzi jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Można by się spodziewać, że ludzie
będą błagali o to, by zostali ochronieni przed spadającymi gwiazdami, czy przed bombami, albo trzęsieniami ziemi. Ale oni w ostatniej chwili boją się tylko jednego. W Ewangelii Mateusza 10:28 czytamy: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który ma może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Wszyscy oni nie chcą mieć do czynienia z Bogiem, boją się spotkania z Nim. Nie boją się trzęsień ziemi, to wszystko jest mniej istotne. Najbardziej boją się Boga, stanięcia przed Jego obliczem i przed gniewem baranka. Jest to fraza, która dla niektórych brzmi obco. Jak to? Baranek i gniew. Widzieliście kiedyś rozgniewanego baranka? Baranek, sługa, ten, który ofiarował samego siebie. Ale tak musi być. Zanim uczyni wszystko nowym, zanim ustanowi królestwo pokoju, musi usunąć wszystko, co zbuntowane i nieczyste. A więc będzie też czas gniewu. Bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i nikt nie zdoła przeżyć. Nadal trwa czas łaski. Warto by się zastanowić, czy nie warto skorzystać z tej możliwości, nie uchwycić się wyciągniętej do nas Bożej dłoni. Zaprosić Go do swojego życia. Baranka Bożego i odtąd mieć pokój w sercu. Przestać się bać, a wręcz wyczekiwać z nadzieją na Jego przyjście. Łukasz w 21 rozdziale 28 pisze: i będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodu bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk naciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Nadszedł czas, by postawić sobie pytanie, gdzie chcemy widzieć siebie w tym wielkim proroctwie? Jaką rolę dla siebie widzimy? Jakie miejsce? Żyjemy w ostatniej chwili, prawdopodobnie w czasie szóstej pieczęci, tuż przed otwarciem pieczęci siódmej. I Bóg chciałby nas ochronić od niebezpieczeństwa kompromisu z grzechem i światem. On pragnie napełnić nasze serca świętym ogniem lojalności, takim ogniem, który w przeszłości pozwolił męczennikom zachować wierność aż do śmierci, aż do końca. Chciałbym zakończyć słowami Jana z 5 rozdziału 24 wiersza. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Amen.